Byłem wczoraj na tak zwanym shopping. Kupiłem sobie zorkę, nie, to nie ten scenariusz, kupiłem sobie kilka koszul. No ale między innymi o tam, nówce jestem. Ale powiem wam, że ostatni raz na takim shopping byłem chyba 3 czy więcej lat temu. I wtedy sobie tam kupuję kilka tych koszul i mam na 3 lata spokój. Ale nie o koszulach chciałem wam mówić. Przeszedłem całą galerię IKEA, bo tam cały kompleks, w jednym sklepie tam sobie kupiłem te koszule, ale wcześniej ze znajomymi tam przeszliśmy przez całą galerię IKEA. I ciekawe doświadczenie. Kiedyś, kiedy byłem zaangażowany w wykończenie czy swojego mieszkania, czy trochę pomagałem innym w jakichś takich rzeczach związanych z wyposażeniem, wykończeniem mieszkań, no to szedłem przez tę IKEA i cały czas bym tam coś, o to by mi się spodobało, to bym sobie kupił, to tutaj to by pasowało i tak dalej, i tak dalej. I bym tam wiele rzeczy by mnie kręciło, a pewnie bym sobie też chciał parę, przynajmniej na ile by mnie było stać, kupić. A tym razem przeszedłem przez całą tę IKEA, przez kilka pięter i kupiłem sobie jeden wieszak jakiś tam, nie? Akurat, żeby tam te spodnie w kancik tam były lepiej się trzymały za tam chyba 5 zł, czy jakoś tak, no niewiele, nie? A reszta, nic mnie to nie kręciło. Co jest ze mną? Wtedy stwierdziłem, że lepiej rozumiem apostoła Pawła, który opisuje, to jest pierwszy list do Koryntian, opisuje życie chrześcijańskie. 9 rozdział, końcówka, mówi, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Nie rozumiałem, o co tu chodzi. A rzeczywiście po tych paru latach, kiedy kiedyś często byłem w IKEA, teraz znowu tam przybyłem, zobaczyłem, na czym koncentrujesz twój umysł. To będzie na ciebie oddziaływać lub w ogóle nie oddziaływać. Kiedy koncentrowałem na mieszkaniu, no to wszedłem w taki obszar, od razu to do mnie przemawiało. Kiedy żyję czym innym, w ogóle to do mnie nie przemawia. Czym ty żyjesz?